Dobry wieczór Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News, a konkretnie program Krótki Kurs Szpiegowania. Od paru dni oglądamy wydarzenia na Białorusi, które na szczęście pomału zmierzają do jakiegoś uspokojenia, bo ostatnie manifestacje już nie były brutalnie rozbijane przez siły specjalne milicji białoruskiej, czy wręcz siły specjalne Wojska Białoruskiego. Niemniej jednak na początku spotkały się z nieprawdopodobną wprost brutalnością. Co najmniej dwie osoby zginęły, kilkadziesiąt osób jest rannych, kilkadziesiąt jest zaginionych, 7 000 ludzi trafiło do więzienia, z których być może większość wypuszczono, a nadal jest tam dużo więźniów politycznych. Skąd taka agresja? Przecież to nie jest agresja spowodowana tylko tym, że Łukaszenko poczuł się obrażony z powodu tego, że faktycznie przegrał wybory. Ta agresja się bierze również z tego, że ludzie z jego otoczenia, a przede wszystkim z białoruskich służb specjalnych, czyli z KGB, albo sami dokonują tych brutalnych represji wobec zatrzymanych, albo nakręcają w tą stronę policję, OMON, czy wojskowych, którzy również są zaangażowani w tłumienie protestów. No, ciekawe, dlatego że skądinąd Łukaszenka twierdzi, że rozruchy są inspirowane przez służby polskie, czeskie i brytyjskie. Twierdzi na to, że ma jakieś dowody w rodzaju połączeń telefonicznych, które by świadczyły, że liderzy protestów konsultują się z jakimiś osobami w tych państwach. No, nie sposób oczywiście się do tego odnieść, jeżeli nie znamy treści tych rozmów, ale powiedziałbym, że to nic dziwnego, że ludzie, którzy organizują protesty, kontaktują się z nimi na świecie, bo potrzebują po prostu wsparcia. I opowiadanie banialuków o tym, że to są kontakty z obcymi wywiadami, z obcymi służbami specjalnymi, nie ma moim zdaniem żadnego pokrycia w rzeczywistości. Kolejny argument, który Białoruś usiłuje wykorzystać, pokazując, że tak powiem, to, że to nie są protesty inicjowane przez obywateli białoruskich, że to nie są spontaniczne protesty, tylko jakaś sterowana akcja, to była chyba prowokacja związana z porzuceniem przez żołnierzy OMON-u, przez funkcjonariuszy OMON-u łusek z napisem Made in Poland na boku, na krawędzi tej łuski, tych łusek. To były łuski od broni gładkolufowej służącej do rozpędzenia demonstrantów i sądząc na oko są dosyć stare i prawdopodobnie trafiły na Białoruś jeszcze przed ogłoszeniem embargo, które mniej więcej zaczęło wchodzić od 2004 roku. Mówię o embargo Unii Europejskiej przeciwko Białorusi o tyle, że zakazano dostarczać na Białoruś wyposażenia wojskowego i wyposażenia policyjnego, uznając słusznie, że ono może służyć przeciwko obywatelom i może służyć na rzecz łamania praw człowieka. Więc wygląda na to, że te łuski mogły albo trafić na Białoruś jeszcze przed tym, kiedy to embargo nie było wprowadzone, albo oczywiście poprzez jakieś szemrane transakcje bronią, w której Białoruś się tak naprawdę specjalizuje i z całą pewnością umieją sprzedawać swoje kałasznikowy i swoją ostrą amunicję w rejony, w których jest embargo ONZ-u albo innych organizacji międzynarodowych na dostawy broni, to z całą pewnością umieliby sobie kupić amunicję do broni gładkolufowej w fabryce amunicji myśliwskiej Pionki w Polsce. Więc właściwie nic dziwnego, że oni tą amunicję mają. Natomiast po co ją pokazali, prawda? Bo też trzeba pamiętać, że policjanci, którzy strzelają z broni gładkolufowej do demonstrantów, muszą się z tych łusek rozliczyć. W innym przypadku byliby podejrzeni, że ukradli część amunicji i wykorzystywali do jakichś swoich prywatnych celów. Więc pozostawienie przez policjantów strzelających z broni gładkolufowej takich nawet pojedynczych łusek, no, wygląda bardzo dziwnie. I to, że one się dostały w ręce dziennikarzy, to, że zdjęcie Sławomira Sierakowskiego było dosyć szeroko kolportowane w różnych mediach, może znaczyć, że pewną intencją reżimu Łukaszenki było uwikłanie Polski w dosyć trudny do wyjaśnienia spór chyba, czy Polska rzeczywiście wspierała reżim Łukaszenki, sprzedając mu amunicję objętą embargo, czy to jest wynik jakiegoś innego chachmęcenia, które by stawiło w Polsce w takim odium kogoś, kto gra na dwa na fronty, prawda? Więc być może to nie miała być prowokacja, która miałaby stwierdzać, że to opozycjoniści strzelają do milicjantów. Nie, to miało moim zdaniem służyć uwikłaniu w Polski w pewną dodatkową awanturę, w pewien spór dotyczący polskiej reputacji, bo to w gruncie rzeczy by się okazało, że rzeczywiście polskie firmy dostarczały broń i amunicję
do Białorusi objętej embargo, no to to jest skandal międzynarodowy i bardzo szkodzący polskiej reputacji. No dobrze, ale wróćmy do tych służb specjalnych. Dlaczego one podpowiadają Łukaszence taką narrację? Dlaczego tak strasznie się bronią i tolerują, inspirują i wykonują nawet tortury, tak? I nielegalne uwięzienia obywateli białoruskich. No oni mają ogromnie dużo do stracenia. Białoruś jest państwem, które jest właściwie na granicy katastrofy gospodarczej, a jednak jej oligarchowie, a najczęściej oligarchowie powiązani z administracją prezydenta czy z KGB, czyli ze strukturą KGB, zarabiają naprawdę setki milionów dolarów czy euro na chyba dwóch głównych towarach eksportowych Białorusi albo towarach, w których Białoruś pośredniczy. To jest właśnie po pierwsze broń, ponieważ Białorusini nie mają żadnych skrupułów, żeby sprzedawać broń do krajów, gdzie się toczą wojny, gdzie są konflikty, gdzie są łamane prawa człowieka. A drugi towar to są papierosy. Białoruś jest dużym producentem papierosów, ale w dziwny sposób, a jak można się domyślić, że to się dzieje oczywiście ze wsparciem i pod kontrolą białoruskich służb specjalnych, ogromna część tych papierosów, jeżeli nie większość, trafia na rynek zachodnioeuropejski, przy czym nie na legalny rynek, tylko na czarny rynek. I szacuje się, że dobrych kilkadziesiąt procent, może poniżej 50, ale niewiele mniej, papierosów na czarnym rynku europejskim to są papierosy dostarczane właśnie z Białorusi, to są papierosy zachodnich marek, nie wyprodukowane według kryteriów takich jak te marki, tylko całkowicie nielegalnie wwiezione na obszar Unii Europejskiej. Cały rynek nielegalnych papierosów Unii Europejskiej szacowany na 100 miliardów euro. Wyobraźmy sobie, że jeżeli znaczny procent tych papierosów pochodzi z Białorusi, jak dużo mogą zarabiać osoby, które ten przemyt organizują, firmują, że tak powiem, zabezpieczają mu bezpieczeństwo, szukają sprawnych, skutecznych szlaków przemytu tych papierosów do zachodniej Europy. Mają, więc bronią oni swoich fortun, swoich możliwości zarabiania ogromnych pieniędzy, w znacznej mierze kosztem obywateli białoruskich, którym te pieniądze trafiają do kieszeni tych właśnie oligarchów, a nie do Białorusinów. A po drugie, no kosztem umów międzynarodowych, kosztem, że tak powiem, pozycji międzynarodowej Białorusi, a także właśnie reputacji Białorusi jakiego takiego państwa lekko bandyckiego, złodziejskiego czy nielojalnego wobec społeczności międzynarodowej. Trzeba zwrócić uwagę, że w ogóle KGB, czyli Służba Specjalna Białorusi, to jest jedyna służba po państwach Związku Radzieckiego, która utrzymała nazwę, struktury i kadry jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Początki demokratycznej Białorusi, początki niepodległej Białorusi to jest okres Stanisława Szuszkiewicza. To był szczery demokrata, uczciwy obrońca praw człowieka, tyle że w tym całym skomplikowanym kompromisie, jaka była scena polityczna Białorusi, nie udało jemu się wymusić takich reform, które by też skutecznie zneutralizowały nadmierne uprawnienia służb specjalnych. Tam zostało jak w Związku Radzieckim. Edward Szyrkowski, który był pierwszym szefem KGB, w niepodległej Białorusi, był wcześniej szefem KGB Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, no, czyli po prostu zwykłym KGBistą, który zresztą całą swoją karierę zawodową wcześniej pełnił w Rosji, na Syberii, w różnych rejonach dalekiego Wschodu. Dopiero po jakimś czasie wrócił na Białoruś, był najpierw zastępcą szefa KGB białoruskiego, potem został tym szefem, a na koniec został szefem KGB Wolnej Białorusi i właściwie całe jego otoczenie, wszystkie kadry to byli dawni KGBiści. A jego lojalność wobec Białorusi i jego, że tak powiem, patriotyzm białoruski to chyba można zilustrować takim przykładem, że w końcu kiedy umarł, bo umarł kilkanaście lat temu, to został pochowany w Moskwie, a nie w Mińsku. Więc taki to był z niego białoruski patriota. No nic dziwnego, że te służby były bardziej lojalne wobec własnych interesów, a może nawet interesów Moskwy niż wobec interesów państwa białoruskiego i chętnie służyły ochronie interesów Łukaszenki, który zresztą niedługo jeszcze wygrał wybory prezydenckie i bardzo szybko po tych próbach reform jeszcze właśnie firmowanych przez Szyszkiewicza przejął władzę i zaczynał zamieniać Białoruś z powrotem w państwo autorytarne. Co te służby robiły? W jaki sposób te służby się zaznaczyły? Bo też można powiedzieć, że już nawet zostawiając na boku prawa człowieka, one były zawsze brutalne, zawsze były nieobliczalne, były nawet nie tyle, że tak powiem, sprawne operacyjnie, ile po prostu bezczelne.
Opowiadali mi różni znajomi dyplomaci, że na przykład pod mieszkaniem służbowym ambasady było pomieszczenie, były biura, w których cały czas się paliło światło i nieustannie tam kręcili się różni młodzi ludzie. Na pytania przedstawicieli ambasady czy ludzi z administracji budynku, oni odpowiadali, ach, no tutaj jest taki ruch, ponieważ serwis sportowy my wydajemy 24 godziny na dobę. No, zaczęto poszukiwać serwisu sportowego pod tym adresem i okazało się, że takiego serwisu nie ma. W związku z czym no, jedyne, co można sobie wyobrazić, to, że to było po prostu mieszkanie, które było 24 godziny na dobę podsłuchiwane i ci funkcjonariusze KGB, którzy to właśnie ci młodzi ludzie, sprawni, udający dziennikarzy sportowych, po prostu na bieżąco słuchali i mieli ewentualnie podejmować jakieś interwencje, gdyby doszli do wniosku, że no, przedstawiciel polskiej dyplomacji w jakiś sposób, nie wiem, może kontaktować się z opozycjonistami, z mniejszością polską, czy w jakiś inny sposób, nie wiem, według ich pojęcia szkodzić interesom Białorusi. Ale to mało. Na przykład na Białorusi były słynne tajne przeszukania, znaczy trudno je nawet nazwać tajnymi, ponieważ były one prowadzone w taki sposób, żeby bardziej zastraszyć dyplomatę podejrzewanego na przykład o kontakty ze służbami, albo który, nie wiem, niewygodne dla białoruskich mediów, dla białoruskiej propagandy wypowiedzi, na wypowiedzi sobie pozwalał. Oni mieli przeszukania tego rodzaju, że na przykład dyplomata wracał do domu i okazało się, że cały alkohol ma z lodówki wypity czy z barku. Prawda? No znowu, czy to jest to jeszcze tajne przeszywanie, czy to już ostrzeżenie, trudno powiedzieć. No ale najbardziej drastyczne przykłady na przykład dotyczyły oficerów z pionu Ataszeto, którzy potrafili wrócić do domu i okazało się, że część mieszkania jest zesmarowane gównem. Typowe dla różnych środowisk bandyckich sygnał ostrzegawczy, że proszę się nie wcinać w nasze interesy, bo inaczej no, z gównem cię zmieszamy. Tak więc trudno się dziwić, że tego rodzaju ludzie o takiej mentalności, jeżeli czują zagrożenie swoją władzę, to sięgają po najbardziej drastyczne środki. Ale też chciałbym zwrócić uwagę, że oni są agresywni nie tylko wobec własnych obywateli, nie tylko decydują się na elementarne łamanie praw człowieka, ale też w dosyć brutalny sposób wprowadzają to w pewne międzynarodowe relacje. Gdybyśmy popatrzyli tylko na ostatnich 10 lat, to w ciągu tych ostatnich 10 lat na Białorusi przez KGB zostało aresztowanych kilkadziesiąt osób pod bardzo różnymi zarzutami związanymi ze współpracą z obcym wywiadem. Przy czym często te zarzuty były właściwie wyssane z palca. Były przypadki aresztowania dziennikarza, a po czym się okazywało, że jedynym powodem tego aresztowania jest to, że się spotkał na śniadanie z zagranicznym dyplomatą. Aresztowany został między innymi ksiądz katolicki, o którym uważano, że bierze pieniądze. Też on nawet został skazany, ale wyrok, który dostał, był tak niski, że ewidentnie można uznać, że sąd nie miał żadnych dowodów i w gruncie rzeczy tylko po to, żeby nie skompromitować prokuratury białoruskiej, dał wyrok, który mniej więcej był równoważny temu, ile ten ksiądz katolicki wcześniej spędził w areszcie śledczym, w areszcie tymczasowym. Podobne przypadki dotyczyły studentów. Ja sobie tutaj nawet zrobiłem taką listę aresztowania czy wydalania szpiegów i pokazać, że w gruncie rzeczy działalność białoruskiego wywiadu nie koncentrowała się na jakichś strategicznych interesach Białorusi, tylko przede wszystkim na tym, żeby pokazywać, że Białoruś jest nieuczciwie atakowana przez państwa sąsiednie. Co ciekawe, również przez Rosję. Na przykład w październiku 2019 roku z Mińska został wydalony atasze wojskowy rosyjski. Został wydalony do Moskwy pod zarzutem szpiegostwa. Wcześniej wydalono z Białorusi we wrześniu 2018 roku innych dwóch dyplomatów, wskazując, że są właśnie persona non grata, ponieważ zatrudniali się oni rzekomo szpiegostwem na rzecz państw obcych. Dosyć brutalnie traktowano na przykład Ukraińców, którzy przyjeżdżali na Białoruś, na przykład po to, żeby wspierać organizację praw człowieka. W listopadzie 2017 roku dziennikarz Radia Ukraińskiego został na dłuższy okres czasu aresztowany, a w gruncie rzeczy zdaje się, że tylko dlatego został aresztowany, żeby się dało go wymienić na faktycznego białoruskiego szpiega, który działał na terenie Ukrainy. W maju 2015 roku znowu został aresztowany Polak, to był oficer 18 Pułku Rozpoznawczego z Białegostoku. I człowiek nie był żadnym szpiegiem, tylko był pilotem
między innymi samolotów NATO, które latały nad Białorusią i Rosją w ramach umowy Open Sky, czyli takiej umowy, która pozwala zagranicznym samolotom wojskowym od czasu do czasu przelatywać nad terytorium państwa, nie wiem, umownie wrogiego, w każdym razie należego, należącego do innego obozu wojskowego, po to, żeby sprawdzać, czy ich lotniska, czy ich bazy wojskowe nagle nie rosną w sposób zabroniony umowami międzynarodowymi, czy nie, na przykład nie gromadzić tam niedozwolonego sprzętu, czy nie zgromadzić tam niedozwolonych materiałów wojskowych, na przykład takich jak bomby kasetowe, tak? Albo że te bazy nie są gwałtownie rozbudowane, kiedy jest umowa, że jednak zachowujemy pewną równowagę sił. On został prawdopodobnie tylko dlatego aresztowany, żeby wymienić go na rzeczywistego szpiega białoruskiego, który został zatrzymany w Polsce. Zresztą do takiej wymiany de facto ostatecznie doszło. W 2014 roku na przykład zatrzymali dziennikarza ekonomicznego, którego właśnie jedyną winą było to, że on się zajmował między innymi pisał o przemyśle zbrojeniowym na Białorusi, no ale też miał to nieszczęście, że od czasu do czasu, po to, żeby jego materiały były ciekawsze, konsultował się z różnymi ludźmi i konsultował się z zagranicznym dyplomatą. I po zjedzeniu śniadania z tym dyplomatą został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Natomiast zdaje się, że jedynym dowodem na to jego szpiegostwo było właśnie spotkanie z tym dyplomatą. W 2013 roku zatrzymano dwie osoby. W maju zatrzymano księdza katolickiego z Borysowa. On był oskarżony o szpiegostwo i pranie pieniędzy. A w lipcu zatrzymano oficera KGB, o którym twierdzono, że współpracował z tym księdzem. No kiedy doszło do procesu, no właśnie okazało się, że nie ma żadnych poważnych zarzutów co do tego, że oni rzeczywiście prowadzili działalność wywiadowczą. Być może rzeczywiście oficer albo ksiądz powierzał ktoś komuś jakieś pieniądze i to miało być uzasadnieniem dla prania pieniędzy, ale te wszystkie zarzuty się nie obroniły. Sąd dał bardzo niskie wyroki równoważne pobytowi tych osób w areszcie śledczym. Zresztą także w lipcu 2013 roku zatrzymano studenta białoruskiego, który był podejrzany o współpracę z obcym wywiadem i też jego, że tak powiem, kariera więzienna skończyła się bardzo szybko, bo w momencie, kiedy sąd wydał wyrok, to lojalny wobec państwa białoruskiego wydał wyrok skazujący, ale był on tak mały, że ewidentnie nie było dowodów na żadną realną działalność szpiegowską. Bardzo, bardzo wiele się działo w relacjach białorusko-litewskich. Znowu kolejne państwo sąsiednie, z którym ciągle Białoruś ma konflikty, między innymi o przestrzeganie praw człowieka. W 2012 roku w marcu zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, czyli własnych obywateli, którzy mieli rzekomo szpiegować na rzecz Litwy, a potem w lipcu zatrzymano oficera wywiadu litewskiego, który miał być rzekomo oficerem prowadzącym taką siatkę, ponieważ również zatrzymano przy okazji kilku innych obywateli białoruskich. Znowu, na ile ta sprawa była rzeczywiście szpiegowska, a na ile była taka, że dyplomata litewski wspierał ruchy obrońców praw człowieka, tego do końca się nie da wyjaśnić, ale biorąc pod uwagę kontekst tej sprawy, to ona wcale nie musiała mieć cokolwiek wspólnego z wywiadem. No, na przykład w 2011 roku KGB białoruskie chwaliło się, zatrzymało 23 osoby podejrzane o szpiegostwo i zarejestrowało próbę 33 werbunków obywateli białoruskich przez obce służby. To jest ogromna statystyka. To ogromne Stany Zjednoczone, które są zagrożone wywiadem chińskim, rosyjskim, północno-koreańskim i czort wie jeszcze jakim, tak wielu szpiegów nie zatrzymują na swoim terytorium, tak? Zatrzymują kilkunastu, może nie wiem, około 20, ale nie tak, że tam 23 w ciągu jednego roku i udaremniają 33 próby werbunku. Więc to jest statystyka, która mówi, że te służby są przewrażliwione, że reagują przedwcześnie, że ich celem jest nawet nie tyle zgromadzenie materiału dowodowego, ile zastraszenie obywateli. Znowu, trochę zacząłem mówić o relacjach służb białoruskich z Polską. No to chciałbym tu, ja starałem się, powiedzmy, podać przykłady z ostatnich 10 lat, ale w 2007 roku twierdzili Białorusini, że rozbili polską siatkę szpiegowską na terenie Białorusi i w efekcie zatrzymano rzekomo 5 agentów polskiego wywiadu, 4 Białorusinów i jednego obywatela rosyjskiego.
Więc no, polskie, jak można by powiedzieć, że polski wywiad miałby tam jakieś straszne możliwości. Jakby ktoś chciał pewnie coś więcej na ten temat poczytać, to może polecam książkę Wincenta Sewerskiego Nielegalni. To jest jego pierwsza powieść, która się właśnie dzieje w znacznej części na Białorusi i zresztą opisuje taką pewną bezmyślność, interesowność, brutalność tych białoruskich służb. Myślę, że ta diagnoza jest dosyć prawdziwa. Ale też oni są aktywni nie tylko na własnym terytorium, nie tylko łapią obrońców praw człowieka, czy rzekomych szpiegów, dziennikarzy, czy dyplomatów. No to jakiś czas się ujawnia przypadek aktywności białoruskiego wywiadu właśnie przede wszystkim w państwach sąsiednich. Całkiem niedawno, w czerwcu 2017 roku, na Ukrainie zatrzymano obywatela białoruskiego i on prawdopodobnie był zatrzymany, znaczy głównie z tego powodu Białorusini wtedy zatrzymali dziennikarza białoruskiego, o czym mówiłem wcześniej, może nie mówiąc, że to dziennikarz, w każdym razie ewidentnie chodziło o wymianę, tak, że dziennikarza wypuścimy pod warunkiem, że wy wypuścicie naszego oficera wywiadu. W 2014 roku też na terenie Białorusi został zatrzymany obywatel Litwy. Prawdopodobnie te całe zatrzymania rzekomych litewskich szpiegów Białorusi też miało służyć temu, żeby wymienić te osoby na zatrzymanego Białorusina, który prowadził realną misję szpiegowską na terenie Białorusi, a w gruncie rzeczy chodziło po to tylko, żeby mieć, że tak powiem, przepraszam za określenie, towar na wymianę. Dosyć podobnie wyglądały rozliczenia z Polską. No, mówiłem o tej likwidacji siatki szpiegowskiej polskich agentów na Białorusi w 2007. Przede wszystkim mówiłem o zatrzymaniu w 2015 roku tego oficera pułku rozpoznawczego. Tymczasem w 2014 roku wcześniej zatrzymano w Polsce oficera wywiadu, ewidentnego oficera wywiadu białoruskiego, który wszedł w kontakt z oficerami wywiadu wojskowego w USA i świadczył regularną dezinformację. Skądinąd bardzo ciekawa operacja, kombinacja operacyjna wywiadowcza. Okazało się, że ten człowiek jest po prostu dobrze prowadzonym, podwójnym agentem, ale lojalnym wobec Mińska, a nie wobec służb polskich. Skończyło to się niezłym skandalem. Po stronie polskiej wydalono wtedy też atasze wojskowego ambasady białoruskiej, żeby jednak pokazać, że nikt nie ma wątpliwości, że on jest de facto oficerem wywiadu białoruskiego i to on, że tak powiem, kieruje tą aktywnością wywiadowczą Białorusinów na terenie Polski. Wyliczyłem tutaj tą książkę telefoniczną, czy nie wiem, jakiś kalendarium wydarzeń, ale też chciałbym powiedzieć, że to pokazuje ogromnej skali zaangażowania tych służb. I co ciekawe, z jednej strony widzimy, że pomimo bardzo spektakularnych aresztowań pod zarzutem szpiegostwa, bardzo wiele tych zarzutów się nie utrzymuje, a de facto bardziej chodzi o to, żeby ukryć różne ciemne interesy właśnie kierownictwa KGB, kierownictwa politycznego Białorusi, a z drugiej strony nieustannie móc oskarżać państwa sąsiednie o to, że ingerują w sprawy wewnętrzne Białorusi, że opozycja jest inspirowana z zagranicy, że tak naprawdę Łukaszenko jest bardzo dobrym prezydentem, tylko sąsiedzi psują mu pracę i podburzają no, niedojrzałych, intelektualnie być może nielicznych Białorusinów. No, na to, ile w tym jest prawdy, widzimy w tej chwili na ulicach Mińska i innych największych miast Białorusi. Myślę, że nie utrzyma się teza Łukaszenki, że te protesty są inspirowane przez wywiady, jak on to wyliczył, polski, czeski i brytyjski. Myślę, że jeżeli są jakieś przykłady na to, że polskie służby mogły być w to zaangażowane, to raczej spodziewałbym się prowokacji, tak jak z tymi łuskami, które zostały zostawione na ulicach Mińsku, które mogłyby świadczyć, że Polska gra na dwie strony i z jednej strony protestuje przeciwko łamaniu praw człowieka przez Łukaszenkę, a z drugiej strony dostarcza mu amunicję, której nie wolno dostarczać ze względu na to, że Białoruś jest objęta embargo. Natomiast też chciałbym coś powiedzieć o tym embargo, bo to embargo dotyczy właśnie nie tylko polityków najważniejszych, nie tylko firm handlujących bronią, czy różnego rodzaju materiałami, które nie powinny być wprowadzone do obrotu bez szczególnych procedur, jak na przykład papierosy. Też chciałbym zwrócić uwagę, że te sankcje dotyczą jeszcze przed wyborami tymi ostatnimi, które właśnie wywołały kolejną falę sankcji, więc jeszcze przed
tymi wyborami 30 wyższych oficerów KGB białoruskiego było objętych sankcjami, które nie pozwalały im na lokowanie pieniędzy, które nie pozwalały nam na różne, że tak powiem, biznesowe inwestycje na terenie Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej. Więc ci ludzie, tym bardziej można powiedzieć, czują się osobiście zagrożeni tym, że jeżeli system polityczny na Białorusi się zmieni, to oni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Zresztą oby, bo to są z pewnego punktu widzenia, albo właściwie z oczywistego punktu widzenia, zwykli zbrodniarze. Dziękuję bardzo.